Sprzedam kawalerkę bezczynszową, okolice Bolesławca. Kawalerka o powierzchni 40 m kwadratowych, usytuowana na pierwszym piętrze w budynku trzyrodzinnym. Kuchnia, łazienka, pokój, dodatkowo strych do wspólnego użytku. Posiada własne centralne ogrzewanie, cicha, spokojna okolica. Cena 65 tysięcy zł do uzgodnienia. Wszelkie informacje pod numerem telefonu 884 980 460. Niech magiczna moc Bożego Narodzenia przyniesie Państwu radość i spokój. Z okazji świąt Bożego Narodzenia proszę przyjąć życzenia zdrowych i serdecznych chwil w gronie rodzinnym. Niech nowy rok obfituje w sukcesy i szczęście. Przewodniczący Rady Miasta Jarosław Kowalski, prezydent miasta Piotr Roman. Nowo otwarty sklep zoologiczny Centrum Pupila. Tutaj znajdziesz wszystko, co niezbędne dla swojego czworonoga. W ofercie posiadamy karmy bytowe i weterynaryjne, preparaty eliminujące pasożyty wewnętrzne i zewnętrzne, przysmaczki dla psów, kotów, gryzoni, królików, ptaków oraz pokarmy dla ryb. Szeroki asortyment, świetna lokalizacja oraz atrakcyjne ceny sprawią, że naprawdę każdy wyjdzie od nas zadowolony. Serdecznie zapraszamy do naszego sklepu przy ulicy Asnyka 7 w Bolesławcu. Grudnia, piątek, Bogdan Mazurkiewicz, zapraszam Państwa na wydarzenia. Przed Bożym Narodzeniem mówiliśmy jeszcze o świątecznych prezentach, które od bolesławian trafiły do parafian Kościoła Katolickiego w Kresowym Zbarażu. Ale podarki od mieszkańców naszego miasta otrzymali też uczniowie tamtejszych szkół. Paczki, słodycze, kartki ze świątecznymi życzeniami od młodych bolesławian to już coroczny zwyczaj kultywowany przez przyjaciół Kresowego Zbaraża, Stowarzystwa Miłośników Lwowa oraz wolontariuszy akcji Mogiłem Pradziada Ocal od Zapomnienia. Bus załadowany podarkami od bolesławian przed świętami zawitał m.in. do szkoły nr 3 w Zbarażu na Ukrainie. Za narodnym zwyczajem встречаем, jak zdawać wadecie na wieku, my gostej z pszenicznym korowajem na чудовім тканім рушнику. Ми хочемо вас привітати, любові й миру гостям побажати, наснаги, щирості і щастя повсякчас. І дякуємо, що завітали ви до нас. To znana i w naszym kraju tradycja witania gości chlebem, który nosi tu nazwę korowaj. A wraz z bolesławianami, gośćmi tej szkoły, byli mer Zbaraża i jego zastępca. Ci mogli w holu obejrzeć czynną tam wystawę starych i nowych fotografii Zbaraża. Oto też z tego projektu. Która prezentowana już była w Bolesławcu, a jest efektem polsko-ukraińskiego projektu. Goście przede wszystkim skupili się w ten poranek na odwiedzeniu wszystkich szkolnych klas, w których wręczali uczniom świąteczne prezenty. Przyjechaliśmy z Polski z takim małym Mikołajem dla Was i cieszymy się, że możemy bardzo z Wami być. Życzymy Wam wesołych świąt, wszystkiego dobrego, żebyście byli zawsze zdrowi, radośni, uśmiechnięci i żeby było wszystko jak najlepiej. Wszyscy uczniowie otrzymali podarki przygotowane przez bolesławian oraz kartki świąteczne również własnoręcznie przygotowane przez bolesławieckich uczniów. W tej szkole goście z Polski za każdym razem mają okazję obejrzeć jakiś spektakl. Tym razem było to przedstawienie ilustrujące ludowe zwyczaje dotyczące uroczyście obchodzonego na Ukrainie Dnia Świętego Andrzeja, który wypada tu 2 tygodnie po naszych Andrzejkach. Żnuć,
dniu świętego Andrzeja Ukraińcy spotykają się na wieczornicach. Chłopcy przygotowują wtedy różne psikusy dziewczętom, ale jest też podobny do naszego zwyczaj wróżenia sobie przyszłości. Na przykład najwcześniej za mąż może pójść ta z dziewcząt, której nitka najszybciej się wypali. Na raz, dwa, trzy wypalię. Соломія, не грайся! Соломія! Перша, друга! Хлопці з колеї мусили якнайшвидше виловити зубами з води на талежику пірщонок. Хто ж лече губами з місочки витягне перстень, то і першим одружиться. Один, два, три, почали! Szkoła numer 3, z której współpracę z Bolesławianami prowadzi Mirosława Kołtoniuk, to już wypróbowani przyjaciele. Po raz drugi udało się też odwiedzić szkołę numer 2, z której na Dni Miasta do Bolesławca przyjechał w tym roku zespół taneczny Rezonans. Tutaj również wszyscy uczniowie otrzymali podarki i kartki od Bolesławian. Nasze dzieci z Bolesławca myślą o Was zawsze przed Mikołajem, przed świętami, przed Nowym Rokiem. Przynoszą nam czekoladki, ciasteczka, piszą kartki z życzeniami i mówią: zawieźcie do dzieci do zbaraża. Tak, my to dzisiaj przywieźliśmy. I podarki otrzymali wszyscy uczniowie szkoły. Nawet dla tych nieobecnych w tym dniu prezenty zachowały nauczycielki. A te przedświąteczne prezenty sprawiły niekłamaną radość dzieciom, które wcale nie spodziewały się ich w tym dniu. A teraz informacje w skrócie. Pierwsza z nich dotyczy oczekiwanej przebudowy skrzyżowania ulicy Bankowej z Karola Miarki. Przebudowany zostanie wylot z ulicy Bankowej do Karola Miarki. To obecnie trudne skrzyżowanie utrudniające włączanie się do ruchu kierowcom zjeżdżającym z góry. Ulica w tym miejscu będzie poszerzona, przebudowana zostanie nawierzchnia chodnika oraz istniejące tam obecnie miejsca parkingowe. Warta 154 tysiące złotych inwestycja w połowie sfinansowana zostanie w ramach Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych. Inwestycja ma się zakończyć w maju. Zamontowano w Bolesławcu kolejny czujnik jakości powietrza. Od kilku dni czynny jest taki czujnik zamontowany przy ulicy Sadowej na osiedlu Kwiatowym. W mieście jest już zatem 6 takich czujników. Pozostałe zamontowane są na Jana Pawła II, Ceramicznej, Nadrzecznej, Chrobrego oraz w Rynku. Wojewoda Dolnośląski spotkał się z przedstawicielami Dolnośląskiego Alarmu Smogowego. Tematem spotkania była jakość powietrza na terenie województwa. Rozmawiano o edukacji w zakresie ograniczania niskiej emisji oraz o zagrożeniach, które niesie smog dla dolnośląskich miejscowości. Od 2 stycznia przyszłego roku zmianie ulegnie numer infolinii Oddziału Koordynacji Świadczeń Urzędu Wojewódzkiego. Nowy numer to 71 340 60 29. Czynny on będzie od poniedziałku do czwartku w godzinach od 8.30 do 14.30 oraz w piątek od 8.30 do 12.00. Dzwoniąc na ten numer można otrzymać informacje z zakresu prowadzonych postępowań dotyczących koordynacji świadczeń rodzinnych i wychowawczych. Uczniowie i wychowawcy Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych przygotowali jasełka.
Przedstawienie sprawiło radość i biorącym w nim udział aktorom i publiczności. Ponadto postanowiono, że prezenty, które przyniósł dzieciom Święty Mikołaj, przekazane zostaną rodzinie, która w pożarze w Gromadzce straciła dom i dobytek życia. Uczniowie zespołu szkół handlowych i usługowych, przebrani za kolędników, odwiedzili bolesławieckie przedszkola i szkoły oraz oddział pediatryczny szpitala powiatowego. Kolędnicy zaprezentowali tam przedstawienia jasełkowe. Jeszcze przed kalendarzową Wigilią w wielu miejscach Bolesławca odbyły się spotkania przedwigilijne. Stałym punktem w rocznym kalendarzu jest takie spotkanie w dziennym domu Senior Plus. Okres świąteczny związany z Bożym Narodzeniem to w naszej tradycji wiele dni przed i wiele po datach samych świąt. Wśród środowisk, które w tym czasie organizują spotkania opłatkowe, są oczywiście bolesławieccy seniorzy z domu Senior Plus. Dzisiaj mamy spotkanie opłatkowe seniorów z dziennego domu Senior Plus. Są z nami władze miasta, jest z nami ksiądz Kidziński, który zawsze nas wspiera. No dzisiaj taki ważny dzień, tak? Czekamy za to zawsze cały rok, tak? Po to, żeby złożyć sobie życzenia, dobrze sobie życzyć na kolejny, następny dobry rok. Jest z nami również zespół Podgrodzianki z Raciborowic, który umila nam to święto. Razem biesiadujemy, śpiewamy kolędy. Dzienny dom Senior Plus to jedno z wielu miejsc w mieście, które skupia bolesławieckich seniorów. Placówki im dedykowane oraz działania, które ich aktywizują, to jeden z istotnych aspektów poczynań miejskiego samorządu lokalnego. Stąd właśnie obecność na takich spotkaniach władz samorządowych. To, że my się spotykamy, to sama wartość płynie ze spotkania, że siedzimy wspólnie przy stole, że powspominamy, trochę się pośmiejemy, pomodlimy się, zaśpiewamy kolędy, to już jest bardzo dużo. Także jeszcze raz, wszystkiego dobrego. Janina Piestrak-Babijczuk to z kolei wytrwały przyjaciel tego domu. Od początku jego funkcjonowania sprzyja jego pensjonariuszom i jako samorządowiec, i jako lekarz. Ja życzę Wam radości, szczęścia, miłości, błogosławieństwa Bożego i dobroci ludzkiej na święta i na cały nowy rok, a na ręce Pani dyrektor czy kierownik? Kierownik. Wszystkiego najlepszego dla kierownika. Obecny na spotkaniu ksiądz Andrzej Gidziński odwołał się z kolei do wigilijnego zwyczaju pamięci o tych, którzy od nas odeszli, i wspomniał dwie takie osoby. W Polsce w tym roku możemy wspominać dwóch wielkich Polaków. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, który ma być kanonizowany, i kardynała Karola Wojtyłę, który w tym roku będzie obchodził setną rocznicę urodzin. Możemy od jednego uczyć się wielkiej wiary, ale także stanowczości, jeżeli trzeba, a od drugiego człowieka, no naprawdę bardzo wielkiego formatu, pod każdym względem możemy się tej wielkości uczyć. Wigilijna atmosfera udzieliła się w tym dniu wszystkim obecnym na spotkaniu. I to nie tylko za sprawą życzeń oraz stołu z wigilijnymi potrawami. Każdy bowiem chętnie przyłączał się też do chóru śpiewających kolędy. A śpiewanie w tym dniu było o tyle muzycznie bogatsze, że prowadzone było przez ludowy zespół Podgrodzianki z Raciborowic. To już wszystko w dzisiejszych wydarzeniach. Po reklamach nadamy prognozy pogody dla Bolesławca na weekend. Po niej zapraszam do obejrzenia programu o inwestycjach w Bolesławcu. A ja już dziękuję za uwagę i do zobaczenia. System alarmowy za złotówkę na start.
Monitorowanie sygnałów włamania i napadu w Twoim domu wraz z reakcją grupy interwencyjnej. Już teraz zapytaj konsultanta, który udzieli Ci wszelkich informacji. Telefon 660 530 349 oraz 662 120 018. Sylwester 2019 w Kinderstacji. Już 31 grudnia o godzinie 17:00 serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci na sylwestrową i niezapomnianą zabawę z wieloma atrakcjami. Imprezę rozpoczniemy uroczystą kolacją oraz kinem z popcornem. W programie rozmaite gry i zabawy sylwestrowe, a dla łasuchów wiele pysznych przekąsek na zimno oraz na ciepło. Z Kinderstacją pożegnajmy stary rok i przywitajmy nowy. Spędź ten magiczny czas z nami, a rano ugościmy Cię pożywnym śniadankiem. Zapisy i informacje pod numerem telefonu 792 789 181. Zadzwoń już dziś i zapisz się na niezapomnianego Sylwestra w Kinderstacji. Kinderstacja, Zabobrze 2 Bolesławiec. Czekamy na Ciebie! W nocy z piątku na sobotę temperatura w Bolesławcu spadnie poniżej zera do minus 1 stopnia. W dzień utrzyma się na poziomie zera. Wilgotność powietrza 90% w nocy i 80% w dzień. Zachmurzenie będzie duże. W nocy, a potem w ciągu dnia może już popruszyć lekko śniegiem. Ciśnienie atmosferyczne do godzin wieczornych dojdzie do bardzo wysokiego poziomu 1042 hektopaskali. Wiatr będzie wiał z północy z prędkością do 18 km.